Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zrobimy sobie taką armię Snowtrooperów, ponieważ zastępujemy sobie wreszcie Battle Pack, czyli oczywiście 75320. Snowtrooper Trooper Battle Pack. Oczywiście z tymi figurkami Snow Trooperów oraz jednego Scout Troopera tutaj również otrzymujemy. No i mamy również najnowszy numer magazynu Lego Stars, który wyszedł wczoraj. Dokładnie jest to numer drugi na rok 2022. Kosztuje 15 zł bez grosza i tutaj otrzymujemy jedną mini figurkę Snow Troopera. Także takie dwie tutaj sztuki sobie kupiłem. No i oczywiście sam Battle Pack. Także zrobimy sobie taki przegląd razem z recenzją. Także zapraszam. No to może najpierw zróbmy sobie taki szybki przegląd tego magazynu. Oczywiście też otworzymy sobie minifigurkę. Tutaj jedna sztuka idzie na bok, a drugą już sobie otwieramy. No bo to będzie takie dość krótkie, takie bardziej zwięzłe mi się wydaje. Oczywiście otwieramy sobie sam magazyn. W nie mamy żadnego dodatku w postaci jakichś nowych kart, np. przykład tych Ninjago, które robiłem ostatnio w mam opening, mamy oczywiście też samą figurkę, no i tutaj jest magazyn, tak jak mówiłem, ta 15 zł bez grosza, więc to jeszcze nie podrożało w stosunku do na przykład Ninjago Legacy, mamy również dwa plakaty, ten z Hanem i True im wygląda nawet spoko. E, także dobra, zobaczmy co się znajduje w środku Tu reklama magazynu LEGO City Oczywiście są też komiksy Właściwie chyba dwa z tego zapamiętano są w magazynach Star Wars Tutaj mamy ten plakat z czułym i, e, i z Hanem A tutaj jeszcze z Darthem Vaderem też spoko ten napis ognisty O tutaj mamy kanonierkę No i w sumie to chyba by było na tyle O tu jeszcze jest w ogóle fajny opis e, o truperze Fajnie, fajnie to wygląda A w kolejnym numerze otrzymamy no, troszeczkę słabszy dodatek będzie to oczywiście kolejny budowany z klocków mini pojazd i jest to soku Mileniu. Nawet spoko, szczerze, fajne elementy, na przykład te duże oczywiście skosy. Tu jeszcze z tyłu taki dość duży element. Właściwie, w Sky to będzie coś podobnego do Mikrofightera, którego posiadam. Także może nawet kupię, żeby sobie takie porównanie. Nie wiem, zobaczymy. 15 lutego, więc już czekam. W sumie, chyba nawet kupię tak jak powiedziałem przed chwilą. Zrobimy sobie takie fajne porównanie na kanale. Tego z e, oczywiście tym mikro myśliwcem. Tu jeszcze mamy Raptora z razem z kryjówką w magazynie Lego Jurassic World. A tutaj wcześniej wspomnianą serię kart Lego Ninjago. Dobra, lecimy sobie dalej. No dobra, magazyn szybko odhaczony. Także lecimy sobie teraz z tym drugim, większym dostarczycielem e, oczywiście Armii, czyli Battle Packiem. Zestaw ten kosztuje katalogowo 90, zł bez bezgłasza. Więc oczywiście, Battlepacki podrożały. Aczkolwiek, no nie jest tak źle, ponieważ otrzymujemy tutaj właśnie trzech Snowtrooperów, oraz jednego Scout Troopera. Także co? Myślę, że możemy sobie ten zestaw już otworzyć. Z tyłu jeszcze widzimy tutaj jakieś tam funkcje bawialne. Właściwie tylko jest strzelanie, i tutaj jeszcze ta zaspa. No co jest? Trzeba tutaj się tak zginąć. Ok. No i otwieramy. I wysypujemy zawartość. Z tego co widzę, dwa worki z klockami, to już jest pusto. No i mamy oczywiście taką mega mikroskopijną instrukcję. Bardzo fajnie zresztą. Z tyłu jest jakaś reklama, może? Zobaczmy. OK, jest jeszcze raz to same zdjęcie co z tyłu. Dość dziwne. A tutaj jeszcze inne zestawy: schow. I ten, i ten na kanale się też pojawił, a ten jeszcze nie. Może kiedyś będzie. Zobaczymy. Tutaj już właściwie to tyle. Instrukcja budowania, jak zawsze, instrukcja oczywiście. Oraz dwa worki z klockami. Także teraz lecimy sobie z takim dużym kadrem tutaj podsumowującym to, co sobie dzisiaj wyciągnęliśmy. No i zaraz przejdziemy sobie do recenzji zestawu. Nasz zestaw jest już zbudowany, więc możemy się mu przyjrzeć z bliska. No i zaczniemy oczywiście od minifigurek, ale nie będziemy sobie robić osobnego kadru, bo w sumie nie ma takiego dużego sensu. Zobaczmy sobie najpierw tego Scout Troopera, właściwie to Scout Trooperkę, ponieważ pod spodem mamy tutaj kobiecą główkę. Bardzo fajnie w zestawie jest każda główka inna i to mi się bardzo podoba, że jest takie, wiecie, zróżnicowanie. Nie ma tutaj ataku klonów, tylko jest po prostu... Fajna armia. Mamy taką dość ciekawą główkę. Oczywiście piękny hełm, który został u mnie zbudowany przy pomocy większych ilości elementów w serii LEGO Adults. Taki zestawik też sobie kupiłem, też się swego czasu na kanale pojawił i naprawdę dobrze go wspominam. ogólnie drugi są napady świetne. Bardzo podoba mi się tutaj ten strój scoutsrooperowy, taki śnieżny. Chyba nawet bardziej niż ten zwyczajny. No i w ręce jeszcze taki mały... Pistolecik, wiadomo, to tam jakieś obrony pod tym skuterem. Dalej mamy również zwyczajnego Snowtroopera. Właściwie każda z tych figurek już jest zwyczajnym Snowtrooperem. Dzisiaj właśnie nich najwięcej będziecie widzieć w tym odcinku. Jeżeli chodzi o tego jego mościa, to tutaj mamy oczywiście klasyczny wygląd. A no tak się to prezentuje, chyba każdy wie, jak to wygląda. Pod spodem taki fajny wyraz twarzy, taki zacięty. No i tu mamy taką większą broń. Natomiast tutaj cisno trupel już mają mniejsze bronie i jeżeli chodzi o ich tożsamość, to wyglądają właśnie tak. Tutaj mamy taką dziewczynę, a tutaj jest czarnoskóry jegomość. I ta dziewczyna również ma tutaj taką główkę, która pojawia się w magazynie Lego Star Wars, co mnie dość zdziwiło, bo myślałem, że tam będzie po prostu taka zwyczajna główka, wiecie, taka jak od szturmowców i klonów i tak dalej. A dali nam taką fajną główkę kobiecą. Także zobaczmy sobie teraz resztę wyposażenia. Mamy tu również taki dość ciekawie zbudowany element działka. To mi się nawet całkiem podoba, to oczywiście ma taką ruchliwość w ten sposób. No i tutaj jest to fajnie zbudowane na tych nóżkach zrobionych z pistoletów. Taki sam motyw był też w at, -AT w tym zestawie. Tutaj oczywiście jest ten nowy element strzelający. No i spoką strzela gorzkami, właśnie w ten sposób. Nie jest to może jakieś arcydzieło, jeżeli chodzi o wygląd, ale nie jest źle. Dalej, oczywiście skuter śnieżny, który podoba mi się zdecydowanie bardziej niż ten z ATAT. Chociaż ten też nie był zły, zobaczcie sobie teraz porównanie, ale był taki, moim zdaniem, zbyt długi. Po prostu miał zbyt długi ten widelec, no i ogólnie był taki mniej stabilny, ponieważ tutaj zobaczcie. To się tak średnio tutaj trzyma, właściwie jest to na innym elemencie więc, yy, niż tutaj, więc no. I bardzo mi się nie podoba to umiejscowienie tego tutaj, ponieważ to bardzo łatwo odpadało. No zobaczcie, teraz nie da się tego jeszcze wczepić. A tutaj jest to zrobione na takich elementach, które się do, mocno trzymają. No i właściwie ten mi się podoba bardziej, jest taki bardziej ścisły. Tutaj również mamy na przykład takie elementy do sterowania, a tutaj ich nie było. Tak to wygląda jeszcze od tyłu, dość podobnie, ale tutaj jednak jest bardziej wykończone. No i te ścigacze zdecydowanie bardziej mi się podobają. Tak to oczywiście wygląda i do środka też można sobie dać figurkę. OK. No jest również tutaj taka zaspa śnieżna, która też mi się przyda, oczywiście, do budowy makiety HOF, którą oczywiście cały czas buduję. I tutaj macie odnośnik do playlisty, także zapraszam. Zajmę długo nowy odcinek. A co do samej tutaj zaspy wygląda całkiem spoko. Właściwie jest tylko takim urywkiem zaspy, bo tutaj już nie ma nic więcej z tyłu. Ale jest tylko takie małe miejsce, na przykład do snajperowania, do, na przykład do tego gościa albo dla innych. I lornetka, także bardzo fajne wyposażenie. No i tutaj mamy również kilka takich skałek. Wiadomo, no starano się to jak najlepiej zrobić i w sumie całkiem dobrze to wyszło. Także co, no myślę, że przed najpierw, przez cały odcinek. Zagraliśmy sobie teraz do podsumowania. Także podsumowując, w dzisiejszym odcinku udało nam się zdobyć naprawdę pokaźną ilość tych snowtrooperów. Mamy ich na jednym kadrze aż 5. Z tyłu jeszcze ten scout trooper. Tego jeszcze Wam nie pokazałem, ale zobaczcie, że bardzo fajnie on tutaj siedzi, tak jakby na skos. Jest to zrobione zdecydowanie lepiej niż czym. Ogólnie ścigacze, także naprawdę spoko. Ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale, jeżeli Wam się spodoba to oczywiście możecie zabawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, byłoby mi naprawdę niezmiernie miło. No i też wtedy nie, nie przekapiecie żadnego kolejnego odcinka, oczywiście nie jest to ostatni odcinek z chowki y, klimatów, ponieważ też pojawi się na pewno recenzja akcesory seta, który też w mojej kolekcji już się znajduje y, i za niedługo właśnie będzie recenzja. No a jeżeli chodzi o kolejny odcinek z budowy makiety HOF, też przewiduję go jakoś za jakiś czas. Ogólnie, jeżeli chodzi o Snowtrooper, to też nie są to moje ostatnie figurki Snowtrooperów, ponieważ jeszcze jeden ten sam zestaw właśnie Battle Packowy dostałem na urodziny. No i też Snowtrooperów jeszcze gdzieś po drodze pozbieram. Także co, trzymajcie się i napiszcie w komentarzu koniecznie, czy macie już ten zestaw i czy macie również najnowszy numer magazynu LEGO Star Wars. Cześć!